Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Dziś, moi drodzy, zobaczymy sobie powtóreczkę z USS Ohio. To jest poziom 10. Pancernik, który można uzyskać za zresetowanie drzewka, za resetowanie drzewek. No i co można o tym okręcie powiedzieć? Dość takie jakby powierzchowne będzie to, jeżeli powiem, że Ohio to jest w zasadzie taka Montana, moi drodzy. To jeżeli tak powiemy, to będzie dość takie właśnie powierzchowne, mocno uproszczone, ponieważ konstrukcja może się wydawać podobna, natomiast no, to nie jest ten sam okręt i pewnymi rzeczami się oczywiście różni, jakimi to wam za chwileczkę, moi drodzy, powiem. Przede wszystkim nie mamy tutaj dział kalibru 406 mm, a mamy dział kalibru 457 mm. Więc ta jednostka ma tych dział 8, umieszczone są w czterech wieżach. Jeżeli chodzi o artylerię, no to zasięg dział tutaj również jest mniejszy, wynosi on 21,6 km. Dla porównania, na Montanie jest o około 2 km większy, natomiast tutaj mamy troszeczkę mniejszy rozrzut, no ale poniekąd jest to spowodowane również tym mniejszym zasięgiem, bo rozrzut podawany jest w statystykach dla zasięgu maksymalnego dział, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, ten okręt ma lepszą sigmę. Montana ma sigmę 1,9, Ohio ma sigmę 2,0. Gdybyśmy porównywali na przykład do już tam niższych jakby tierów, no to taki standard to jest, jeżeli chodzi o sigmę, to jest, moi drodzy, 1,8 dla pancerników. Więc można przyjąć, że ten pancernik jest, słuchajcie, dość celny, tak? DNA, który mi podesłał tą powtórkę, napisał, że będzie tutaj używanie z artylerii dodatkowej, więc powiem też kilka zdań na temat artylerii dodatkowej. Jeżeli chodzi o okręty, które mają dobrą artylerię dodatkową wśród amerykańskich pancerników, to jest oczywiście Georgia, to są dwa okręty, przede wszystkim Georgia i Massachusetts. Owszem, można spotkać osoby, które robią pod dodatkową na przykład Montanę, i gdybyśmy porównywali do Montany, no to zasięg przede wszystkim tutaj jest różnica zasięgu tych dział, tak, artylerii dodatkowej, bo na Ohio bazowo zasięg artylerii dodatkowej wynosi 7,5 km, natomiast na Montanie 6 km i to jest przy tych bonusach do zasięgu artylerii dodatkowej spora różnica, bo w Montanie uzyskamy nieco ponad 9 km zasięgu, a tutaj uzyskujemy ponad 11 km zasięgu. I jest jeszcze jeden aspekt: Massachusetts, Georgia oraz no powiedzmy Montana, jeżeli chodzi o przeładowanie tych dział artylerii dodatkowej, to ono wynosi 4 sekundy. Tutaj mamy 3,5 sekundy. Prędkość początkowa pocisków to jest 808 metrów na sekundę. Cały czas mówię oczywiście o artylerii dodatkowej. No i przebicie bazowo wynosi 20 mm. No tu jest sigma 1,0 i 144 metry rozrzutu, więc ta sigma dla tych dział artylerii dodatkowej jest naprawdę kiepska. No ale jeżeli weźmiemy sobie ręczne sterowanie ogniem, no to te działa artylerii dodatkowej są naprawdę wydajne. Czas przeładowania i na Montanie, i na Ohio wynosi 30 sekund, więc jest, można powiedzieć, identyczny. No i z grubsza można było powiedzieć, że to mniej więcej tak wygląda. Oba okręty mają bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą, mają całkiem niezły pancerz, także to w zasadzie, jeżeli chodzi o charakterystyki tych dwóch jednostek, to mogę powiedzieć tyle. Nie pamiętam, powiem wam szczerze, tylko jaką prędkość maksymalną rozwijała Montana, bo Ohio rozwija
27,5 węzła, więc nie jest to jakaś, powiedzmy, super prędkość, jeżeli chodzi o ten okręt. Aha, Montana jest szybsza. Montana rozwija 30 węzłów, więc no te 2,5 węzła może robić różnicę. Jeżeli jeszcze dodamy flagę, no to będziemy mieli taką prędkość zbliżoną, powiedzmy sobie szczerze, do krążowników, tak? Więc no jest to na pewno jakiś tam atut. No i pod tym kątem Montana tutaj z Ohio będzie konkurencję wygrywała. Myślę, że więcej jakoś tam na temat tych statystyk za bardzo tu już nie będę wam opowiadał. Przecież wszystko można sobie sprawdzić albo w grze, albo gdzieś tam na WoWs FT, czy na innych stronach, które pokazują statystyki. Można te okręty sobie porównać na stronie proships.ru. Ja to na jednym z materiałów robiłem. Pytaliście, co to jest za stronka proships.ru. Tam można również, tam macie jakby wszystko opisane w języku rosyjskim i angielskim, jeżeli chodzi o te parametry. Także możecie sobie tam zajrzeć i każdy okręt z każdym porównać. To jest naprawdę fajna sprawa, fajne, przydatne narzędzie. No dobrze, co my tutaj mamy, słuchajcie, w tej bitewce? Na tą chwilę stan bitwy jakby częściowo, można powiedzieć, jest wyrównany, ponieważ oba zespoły straciły po 3 okręty. W tej chwili być może uda się jakąś tam przewagę uzyskać, ponieważ nasze Shimakaze przejmuje tutaj kapa B, no i jakby atuty są po naszej stronie póki co, ponieważ nam zostały dwa niszczyciele, które mają fantastyczne torpedy, natomiast przeciwnikowi tutaj tak naprawdę już nie został ani jeden niszczyciel, więc to oni będą mieli problemy z tym, aby ewentualnie przejąć kapa. To Shimakaze oczywiście jest tam osamotnione i jeżeli taki Minotaur by wykrył ten niszczyciel, a widzicie, Minotaur na minimapie się zbliża do kapa, no to w bezpośredniej konfrontacji takiej oczywiście Shima nie ma szans. Podejrzewam, że Minotaur gra z dymem, a nie z radarem, więc tutaj jakby nie będzie problemu, powiedzmy sobie, takiego, że tym radarem mógłby ten nasz okręt wykryć. No i teraz my możemy strzelać do Minotaura. Minotaur jest ustawiony tyłem, jeżeli gdzieś go tam trafimy, jest bardzo duża szansa na uzyskanie cytadeli, bo ten pocisk wtedy, jeżeli będzie tak jakby przebijał okręt wzdłuż jego osi, to jest szansa, że te pociski się uzbroją i nie będzie nadpenetracji. Dość blisko mamy Hindenburga, prawdopodobnie za chwilę zacznie strzelać artyleria dodatkowa. Przemo mi napisał, chyba już o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, Przemo mi napisał, że w tej bitwie artyleria dodatkowa będzie miała używanie, będzie używana i że przeciwnik pozna smak artylerii dodatkowej jego amerykańskiego pancernika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w tej chwili sytuacja jest o tyle, powiedzmy sobie szczerze, niekorzystna, że jesteśmy atakowani przez dwa okręty. Atakuje nas i Kurfürst i Hindenburg, więc nie jest to sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, łatwa do wygrania. No ale ta dodatkowa, widzicie, już w tej chwili ponad 80 trafień zadała. Za chwilę będzie tych trafień jeszcze więcej. No i zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało. Teraz dodatkowa już strzela do Hindenburga, jak widzicie. On teraz przyjął dość spore obrażenia. Na tego Hindenburga trzeba uważać, bo pamiętajmy, że on ma torpedę z zasięgu 6 km, więc trzeba się od niego oddalać. On, jeżeli się dużo bliżej do nas by dostał, to byłby, powiem wam szczerze, problem. No i teraz trzeba kontować, aby nie dostać od tutaj jakiejś wielkiej buły od Kurfürsta. No i spokojnie będziemy mogli go tu sobie spróbować palić. Zobaczcie na kąt ostrzału tej artylerii dodatkowej. Ja nie wiem teraz, ile dział tutaj bije tej artylerii dodatkowej. Zaraz sobie to jakby obczajmy, które działa tutaj strzelają. Czy to są wszystkie działa?
czy to nie są wszystkie. Tak, moi drodzy, wszystkie 10 dział z jednej burty, zobaczcie, pod takim kątem, gdzie będziemy praktycznie rykoszytowali wszystkie pociski, jest w stanie strzelać do przeciwnika. Tutaj są zadawane cały czas kolejne oczywiście pożary. Jak widzicie, no jeszcze będziemy tu jakby eksterminowali przeciwnika tymi czterema działami artylerii głównej. No i skurwursta artyleria dodatkowa pod takim kątem, zobaczcie, nie strzela, więc ten kąt działania tej artylerii dodatkowej, to jak widzicie, również jest atut, tak? No to są rzeczy, które mają znaczenie. Dwa pociski nam zrykoszetowały teraz od kurfursta, ale uzyskaliśmy cztery przebicia i to powoduje, że tam troszeczkę obrażeń zadaliśmy, tam było ponad 6300. No, artyleria dodatkowa kurfursta również podpala. Ten kurfurst teraz postanowił się wycofać, no wcale mu się nie dziwię, tutaj się pojawił Minotaur, więc było ryzyko tak naprawdę, że ten Minotaur może użyć przeciwko kurfurstowi torped i trzeba było się schować, ale kurfurst prawdopodobnie nie wie, że na jego plecach za chwileczkę prawdopodobnie wypłynie drugi Minotaur. Teraz przez chwilę będziemy dla kurfursta widoczni, ponieważ jakby świecił nas samolot, teraz już nas świeci Montana. No nie wiem, być może już ta artyleria dodatkowa powinna mieć bicie na tego kurfursta. Te górki tutaj już nie są takie niskie. No Przemo, widzę, oznaczył Montanę, więc teraz będzie bita z dodatkowej Montana i zobaczcie, już te pociski nawet na tym prawie że maksymalnym dystansie ich zasięgu, tutaj przy jeszcze Montana była ponad 10 km od nas i te pociski naprawdę tutaj trafiają, robią pożary i są w stanie zadawać obrażenia. Nie wiem, czy Przemo używa IFHE, czy też nie. No z tym IFHE to jest przy tych działach na dwoje babka wróżyła, bo będziemy przebijali 25 mm, natomiast no nie więcej, więc to nie jest tak wydajna pod kątem obrażeń dodatkowa jak na Niemcach. Zobaczcie, no niemieckie tutaj pociski przebijają 32 mm, jeżeli byśmy dopadli wrogi okręt, który jest ustawiony do nas rufą, no to będziemy mu obrażenia zadawali. Teraz Kurfürst no zrobił takie YOLO, to już jest jakby jego końcówka, no i będziemy mogli zobaczyć, czy Przemo mu tu zdąży jeszcze salwę przywalić pod te przednie działa, czy też nie. Już nie mamy depresji tych dział, więc tutaj na Cytadele raczej też nie można by było liczyć, jaki to by nie był okręt. No może gdyby Yamato to było, to przy tej wysokości może by się coś tu udało zrobić. No i teraz artyleria dodatkowa nasza już będzie kontynuowała ostrzał. Słuchajcie, Montanę w tym momencie mamy tych trafień 345, 166 tysięcy obrażeń. Kolejny pożar powoduje ta artyleria dodatkowa. Ja mam wrażenie, że ta Montana próbuje tutaj ramować. Zobaczymy, czy do tego ramowania dojdzie. Chyba nie. No i jak widzicie, no dzieje się tutaj sporo. Walka jest w dość takim dużym zwarciu. No i zobaczmy, jeszcze pożar w tej chwili udało się wywołać na rufie. No i pod wieżę tutaj widzę będzie Przemo próbował, ale niestety zobaczcie, te pociski tutaj zrykoszetowały, więc teraz już jakby po nadbudówkach poszła salwa. No i po nadbudówkach na tej salwie zarobiliśmy 7700. No teraz przez rufę, tutaj przez to płaskie, takie najbardziej płaskie bym próbował tymi działami artylerii głównej. Zobaczcie, tam też Przemo przymierzył. Przyniosło to efekt, prawie 11 tysięcy obrażeń z tej salwy. No i dokończyliśmy przeciwnika. Jak widzicie, wśród medali pojawił się również ekspert od walki w zwarciu. No to jest istotne, jeżeli gramy pancernikiem, który jest zrobiony pod artylerię dodatkową. I jeszcze salwa do Minotaura już z samolotu spotującego. Zobaczymy, czy coś na tym dystansie uda się tutaj trafić, czy ta salwa była wymierzona dobrze, nie? Nieco za okręt, trzeba było to skorygować, aby strzelić mu troszeczkę bardziej przed dziobem. No i jeżeli nie będzie zbyt mocno ten Minotaur
manewrował, to myślę, że jest to do zrobienia. Jeszcze taka salwa już na umblindzie, bo jak te okręty znikają wam z celownika, to przez chwilę jeszcze jak oddacie salwę, to te pociski polecą właśnie w kierunku tego okrętu, bo musicie mieć świadomość tego, że jeżeli zaznaczycie okręt wrogi X-em, czyli pojawi się, tak jak w wypadku tego Yamato, takie kółeczko na nim, celownik kółeczko, no to pociski mają wartości celności tak, jak są podane w statystykach. Natomiast jeżeli strzelicie do okrętu, którego nie oznaczyliście X-em, to te wartości obniżają się o połowę, moi drodzy, więc to rada szczególnie dla początkujących graczy. Jeżeli strzelacie do kogoś, zaznaczajcie ten okręt. Jeżeli zmieniacie cele, do których strzelacie, to często się dzieje tak, że jak patrzycie przez dłuższą chwilę na wrogą jednostkę, to ona tak jakby sama się oznacza. Natomiast jeżeli jest kilka okrętów blisko siebie, to pamiętajcie, żeby się pomiędzy tymi celami przełączać, bo na przykład, nie wiem, zobaczycie ustawiony dziobem pancernik, a za jego rufą będzie stał krążownik, który jest ustawiony akurat burtą i do niego będziecie chcieli strzelić, więc to oznaczenie jest bardzo ważne, bo wtedy strzelicie dalej, tak jakby, tak? Do tego krążownika, który jest za pancernikiem, a nie do pancernika. No zobaczymy, czy Yamato przyjmie jakąś cytkę, bo ładnie tutaj jak po sznureczku boczkiem płynie. Teraz zaczyna troszeczkę kontować. Yamato do nas też oddaje salwę. No i mam wrażenie, że w interesie tutaj Przema jest to, żeby ewentualnie dążyć do jakiegoś zwarcia z tym Yamato, no ponieważ tu kapitanowie zazwyczaj nie robią Yamato pod artylerię dodatkową, chociaż tak jak powiedziałem, też można. No ona może będzie w niektórych jakby aspektach, kwestiach mniej wydajna. Teraz Minotaur nam tu będzie rzucał pojedynczo torpedy. Mamy 217 tysięcy obrażeń. Myślę, że za chwileczkę będziemy mogli tutaj być może tego Minotaura skasować. No trzeba uważać, bo teraz salwa z Yamato może być naprawdę niebezpieczna i trzeba będzie od tego Yamato oczywiście kontować, ale zobaczcie, arta dodatkowa robi swoje, teraz jeszcze salwa za 10 300, więc no nie wiem, czy uda się to Yamato zatopić, ale wydaje mi się, że jeszcze ten wynik nasz tutaj na spokojnie będziemy mogli dość sporo podnieść. Fajnie by było, gdyby się udało ten okręt najzwyczajniej w świecie podpalić, no bo to by był taki dodatkowy bonusik. Zobaczcie, za 21 tysięcy salwa, no i w tym momencie już Yamato ma troszeczkę mniej tej puli punktów wytrzymałości. No teraz nas zatapia ten Minotaur, ale zrobiliśmy, słuchajcie, 260 tysięcy ponad obrażeń i 577 trafień z artylerii dodatkowej. Za chwilę będziemy sobie na podsumowaniu mogli sprawdzić, ile ta arteria dodatkowa zadała obrażeń. Oczywiście zsumujemy to z liczbą pożarów, bo tu Przemo nie strzelał z haeków, więc to będzie całkowita liczba obrażeń z trafień i po dodaniu z tymi obrażeniami z podpaleń zobaczymy, na ile wydajna jest ta arteria dodatkowa Ohio. Ja jeszcze raz powtórzę, ona ma przeładowanie, słuchajcie, 3,5 sekundy, więc to jest naprawdę wartość, powiedziałbym, rewelacyjna. No i zobaczymy, czy uda nam się tą bitwę zwyciężyć. Tu jeszcze zbliża się do kapa Shimakaze. No myślę, że przeciwnikom już tutaj nie uda się przejąć C i D do końca bitwy. Mamy 900 punktów na koncie, przeciwnik ma blisko 800, więc myślę, że rozstrzygnięcie tu zapadnie zdecydowanie na naszą korzyść. Mamy 30 sekund do końca bitwy, więc tu już nic złego, nic niedobrego nie powinno się wydarzyć. Dlatego ja zapraszam Was na podsumowanie do portu. Ok, moi drodzy, mamy podsumowanie bitwy w porcie. 261,5 tysiąca obrażeń, 3 fragi, 2 cytadele. Mamy między innymi duży kaliber, mamy między innymi eksperta od walki w zwarciu i trzy inne jeszcze
medale, 577 trafień z artylerii dodatkowej. Tutaj nam pokazuje jeszcze Przemo, jak wygląda jego kapitan i jak widzicie, nie ma tutaj zapalnika bezwładnościowego, czyli gra bez IFHE. Mamy 20 mm przebicia w takim razie na tych działach. No ale dzięki temu mamy, pamiętajcie, większą szansę oczywiście na pożar. Jest też adrenalina nadzorca, tutaj perki podnoszące wytrzymałość okrętu. Przepraszam, więc wygląda to naprawdę dobrze. 451 tysięcy udało się w tej bitwie zarobić netto. To jest okręt oczywiście specjalny, a nie premium, więc te okręty specjalne zarabiają trochę gorzej niż okręty premium. No i przechodzimy do tego ekranu, który nas, myślę, najbardziej interesuje. Zobaczcie na to, moi drodzy. 83 trafienia z baterii głównej z pocisków przeciwpancernych dały nam 164 tysiące obrażeń i to jest fakt. Z baterii dodatkowej 577 trafień dało nam 28 tysięcy obrażeń i to jest niedużo porównując do okrętów niemieckich. Powtórzę jeszcze raz, tu było grane bez IFHE, kapitana widzieliście, ale za to z pożarów, które wywołały trafienia tymi pociskami artylerii dodatkowej, mamy blisko 70 tysięcy obrażeń. Więc wydaje mi się, że budowa tego okrętu pod artylerię dodatkową kapitana ma sens i jak najbardziej jest, wydaje mi się, dobrym wyborem. 2410 expa bazowego w tej bitwie udało się uzyskać. Także sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Colbert, czy Ohio, bo z tego co kojarzę, to te dwa okręty na tą chwilę są za reset drzewka. To jest oczywiście wasza decyzja. Jeżeli ktoś woli pancerniki, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś woli krążowniki lekkie z niskim kalibrem działa, dużą szybkostrzelnością, to oczywiście musi się pochylić nad Colbertem. A ja mam w tym materiale. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejne. Do usłyszenia.